Sandra, jak oceniasz swój występ w turnieju już tam? No cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że pierwsze dwie walki mogę zaliczyć do udanych. Niestety trzecia walka z Rosjanką, no to nie było to, na co mnie było, myślę, stać. Także tą walkę mogę ocenić jako nieudaną i myślę, że te wcześniejsze poprzednie były w sumie najlepsze. Pojedynek ćwierćfinałowy z tą Amerykanką Marlene Sparzą, która jest brązową medalistką igrzysk w Londynie, był ozdobą turnieju tak naprawdę. Jedna z najlepszych walk, jakie tutaj widziałem. W jaki sposób udało Ci się ją oszukać? No taktyka była taka, żeby po prostu sprowokować ją do ataku, przepuścić jej atak i walczyć z kontry, co się jak widać udało. No ta walka mi też kosztowała dużo energii, bo musiałam, jak widać, była Amerykanka, była ambitna, cały czas szła do przodu, ja musiałam walczyć z kontry, co mówię, co też mnie troszeczkę zmęczyło i później w kolejnej walce też to było widać, moje osłabienie. A powiedz, czy po ostatnim gongu czułaś, że wygrałaś tę walkę, bo werdykt był dosyć kontrowersyjny, a sam pojedynek bardzo wyrównany? Znaczy tak, czułam, że walka jest wyrównana. Myślę, że pierwszą rundę wygrałam spokojnie, druga mogła być remisowa, trzecia dla Amerykanki, ale czwartą czułam, że wygrałam, więc no cały czas byłam dobrej myśli, że to jednak będzie werdykt dla mnie. Tak jak powiedziałaś przed chwilą, ten pojedynek osłabił Cię na tyle, że nie dałaś z siebie wszystkiego w półfinale i to była przyczyna porażki, tak? No myślę, że tak. No jeszcze pewnie tu inne czynniki wpływają na to, ale mogę powiedzieć, że wyszłam do walki i no, czułam straszne zmęczenie, no zresztą co było widać w ringu. Można było sobie porównać walkę wcześniej, a walkę później i moją dyspozycję, więc no nie byłam w tej walce, że tak powiem, sobą. Poza nagraniem powiedziałaś, że nie trafiłaś z formą. Rozumiesz temat? To znaczy, może nie trafiłam z formą, jak mówię, to są troszeczkę inne też przyczyny, o których bym nie chciała mówić, może tutaj na wizji. Treningi na kadrze mieliśmy bardzo dobre. Myślę, że jakby było wszystko w porządku, to bym się jak najbardziej strzeliła, ale mówię, troszeczkę inne tu czynniki zaważyły na tym, że moja dyspozycja nie była do końca stuprocentowa. A ja chcę Cię pociągnąć za język, powiedz, co zawiodło, treningi klubowe, czy to są jakieś problemy innego typu, osobiste? No, bardziej osobiste. W takim razie nie ma potrzeby więcej o tym mówić. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.